RDN Nowy Sącz. Nowy Sącz. Region jest nasz. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. A ze mną dziś we wtorkowy, środowy, przepraszam, zgubiła mi ten dzień tygodnia, poranek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Kądziołka i przewodniczący Zarządu Osiedla Dąbrówka. No to skoro przy tej Dąbrówce, panie przewodniczący, to na początek muszę zapytać o przyspieszeniu, będziemy chwilę rozmawiać. A jak to u pana z tempem życia, pracy, działań politycznych, jakby tak pan miał w skali od 1 do 5, to będzie ta piątka z plusem, czy jeszcze... No ja bym powiedział, nie, że jest chyba nawet gdzieś w okolicach dziesiątki, bo naprawdę jest intensywnie, bo dużo się dzieje, ale też dużo jest planów na przyszłość. No takie hasło, Dąbrówka przyspiesza. Ja jako jedna z pierwszych miałam zaszczyt zobaczyć takie piękne logo. Troszkę się domyśliłam, o co to może chodzić, ale wytłumaczmy może słuchaczom, na czym będzie polegało to na przyspieszenie. Przede wszystkim do takiego hasła, kiedy zainspirował nas, czy mnie, jeden z mieszkańców osiedla Dąbrówka, który widząc, jak budowało się boisko przy szkole podstawowej numer 9, poklepał mnie po plecach i powiedział, no nareszcie Dąbrówka przyspiesza. I spodobało mi się to, bo tak analizowaliśmy sobie inwestycje, które na Dąbrówce miały miejsce w ostatnich latach. No i rzeczywiście wiele dróg zostało wyremontowanych przez te ostatnie 4 lata. Do tego trzeba powiedzieć, że powstała infrastruktura sportowa, bo jest nowe boisko przy szkole podstawowej numer 9, też wyremontowana pięknie szkoła, wyremontowana sala gimnastyczna, do tego powstała siłownia pod chmurką, teraz powstaje przepiękny plac zabaw za 200 tysięcy złotych, ale to też nie koniec inwestycji, bo myślimy o następnych. Dzieje się to fakt, to widać gołym okiem, bo Dąbrówka się zmienia, myślę, że to każdy z nas sądeczan, bytując od czasu do czasu na tym osiedlu, dostrzega te zmiany pod warunkiem, że gdzieś kilka lat temu też widział, w jakim to osiedle było stanie, a w jakim jest dziś. Mówimy oczywiście, że to nie koniec inwestycji, ale skoro Dąbrówka przyspiesza, to powstanie kiedyś takie logo, że Dąbrówka finiszuje i pan, panie przewodniczący, spojrzy na to swoim sprawiedliwym okiem i powie, swoje zrobiłem i kończę tutaj swoją funkcję. Zawsze staram się patrzeć do przodu. Uważam, że jest jeszcze bardzo dużo na Dąbrówce do zrobienia, bo naprawdę... Co przede wszystkim? No przede wszystkim jeszcze mamy do wyasfaltowania ulicę Krzykalskiego, ulicę Lisa, do tego remont ulicy Zyndrama, bo tam jest rzeczywiście stan tej ulicy, pozostawia wiele do życzenia, ale tam powinien się odbyć naprawdę kompleksowy remont. Do tego cały czas jest kwestia zabezpieczenia osuwiska przy ulicy Zalesie i remontu tej drogi. Także to nie jest tak, że zrobiliśmy już tyle inwestycji i jest koniec, tak? Bo rzeczywiście trzeba patrzeć do przodu i tych inwestycji jeszcze dużo musi na Dąbrówce powstać. Ja też staram się właśnie patrzeć do przodu i te inwestycje już następne planować, bo nie można w życiu osiąść na laurach, bo wtedy człowiek się nie rozwija i nie będzie się rozwijało nasze również osiedle. Cały czas musimy rozbudowywać też nasz kompleks rekreacyjny, który mamy w centrum naszego osiedla, tak jak powiedziałem, jest siłownia pod chmurką, jest plac zabaw, mamy tam w planach budowę boiska do siatkówki i również takiego atrakcyjnego parku dla mieszkańców, także planów jest bardzo dużo. I ja zaraz na razie... się okaże, że pół miasta chce mieszkać na Dąbrówce i co wtedy zrobicie? Ja się bardzo cieszę, bo bardzo dużo mieszkańców rzeczywiście do nas napływa i kupuje działki na osiedlu Dąbrówka i Dąbrówka jest takim przyjaznym miejscem do życia i też, tak jak pani wspomniała, to logo będzie funkcjonować, Dąbrówka przyspiesza, bo będzie przyspieszała, myślę, cały czas. Chcemy też stworzyć taką koszulkę osiedlową, żeby każdy mieszkaniec taką koszulkę otrzymał i żebyśmy się wspólnie integrowali właśnie na naszym osiedlu, bo ta integracja... A integrować się potraficie. Tak, do tego przejdziemy, ale to myślę pod koniec naszej rozmowy, bo wtedy będziemy gorąco zapraszać na bieg Świętego Rocha, czyli można powiedzieć, to taki właśnie jeden z przejawów tej waszej słynnej integracji, kiedy wszyscy w szczytnym celu potraficie się zebrać i do tego zmobilizować mieszkańców innych osiedli, a nawet ludzi przyjeżdżających do Nowego Sącza z okolicznych miast. Ale o tym biegu Świętego Rocha za chwilę. Powiedzmy może
może o czymś, co jest, myślę, świetną informacją dla tych może nie biegających, a samochodami jeżdżących. Była interpelacja w sprawie remontu ulicy Węgierskiej. Ta ulica od lat, ja też mieszkam w okolicy, więc jeśli już muszę tą ulicą jechać, to mam łzy w oczach, bo wspólnie z moim samochodem myślimy sobie, jak on cierpi. Ulica błaga o remont od lat. Rozumiem, że ten remont na 100% się rozpocznie? Tak, rozpocznie się na 100%. To już niebawem po zakończeniu remontu ulicy Barbackiego. Ja rzeczywiście niedawno podczas sesji Rady Miasta interpelowałem i prosiłem, aby objąć remontem ulicę Węgierską, bo naprawdę utworzyło się tam bardzo dużo garbów i też również dziur, co powoduje rzeczywiście, że nasze samochody bardzo źle to czują. Ale na rowerze wyczynowo tam można jeździć. Na rowerze wyczynowo, to rzeczywiście. Natomiast kwestia jest taka, że cieszę się, że Miejski Zarząd Drogi, tu dziękuję bardzo panu dyrektorowi Grzegorzowi Mirkowi, ale też prezydentowi Ryszardowi Nowakowi za to, że ten temat został załatwiony i remont że zauważyli, jak i usłyszeli te krzyki i wołania o pomoc ze strony ulicy Węgierskiej kierowców. Kierowców, ale też mieszkańców, bo wielokrotnie mieszkańcy osiedla Dąbrówka czy osiedla Biegonice w nocy wstawali na równe nogi, kiedy przejeżdżał pusty tir przez ulicę Węgierską, przez te garby, to huk był niemiłosierny, więc dlatego cieszę się, że teraz będzie ten remont i to nie, on nie będzie polegał tylko na sfrezowaniu tych garbów, tylko będzie rzeczywiście konkretny i myślę, że mieszkańcy z tego remontu będą zadowoleni. Czyli rusza, możemy powiedzieć dokładnie, kiedy startuje ten remont? W tym momencie remontuje się ulicę Barbackiego? W tym momencie jest ulica Barbackiego i mamy zapewnienie, że jak tylko zakończą się prace przy ulicy Barbackiego, będzie cały remont ulicy Węgierskiej, i tu trzeba poprosić o wyrozumiałość kierowców, mieszkańców, bo będzie, może być jakiś na pewno problem, bo dwa tygodnie około ma potrwać ten remont. Ma on się odbyć od ulicy, od skrzyżowania z ulicą Piramowicza do ulicy skrzyżowania z ulicą Popracką. Także praktycznie na całej długości ta ulica będzie remontowana, ale to wszystko ma służyć nam, naszemu bezpieczeństwu i komfortowi naszego życia, więc dlatego bardzo proszę wszystkich o wyrozumiałość, a z pewnością będziemy z tego powodu zadowoleni. Ja się też bardzo cieszę, że kolejna inwestycja i kolejny remont na naszych osiedlach tutaj w Biegonicach i Dąbrówce będzie teraz realizowany. Zadbaliście, panie przewodniczący, o to, żeby się te remonty, czyli budowa Mostu Helańskiego, bo to już właściwie nie możemy mówić o remoncie, a o budowie od podstaw, nie zbiegła właśnie z remontem ulicy Węgierskiej, bo wtedy to chyba będzie płacz, lament i zgrzytanie zębów wśród kierowców. To przede wszystkim właśnie trzeba zwrócić uwagę, że ulica Węgierska będzie bardzo dociążona, jak będziemy mieli remont Mostu Helińskiego. Tym bardziej cieszę się teraz z tych prac, które będą na ulicy Węgierskiej. Mamy obwodnicę północną i bardzo dobrze, że ona jest, bo ja nie wyobrażam sobie, gdyby tego mostu nie było, tej estakady pięknej, żeby remontować i zamykać most Heleński. Myślę, że teraz są rozwiązania, które przyczynią się, że ta komunikacja będzie mimo wszystko sprawna, tak? Natomiast życzyłbym sobie, żeby w niedalekiej przyszłości powstała węgierska BIS, bo ta ulica jest nam bardzo potrzebna. Niestety teraz z przyczyn niezależnych od nas, bo to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że ekolodzy zablokowali, delikatnie mówiąc, nie chcę tu używać mocniejszych słów, tą inwestycję jakże bardzo dla nas potrzebną. Ale myślę, że ten temat będzie dalej drążony. Widać, że jest wielka determinacja prezydenta Ryszarda Nowaka, pana dyrektora Mirka, aby ta ulica powstała. Ja mocno trzymam za to kciuki i te działania wspieram. Jeśli chodzi o ulicę Węgierską, to jeszcze jedno, co stricte tej ulicy dotyczy. Sprawdziło się rozwiązanie ze światłami przy giełdzie? Bardzo się sprawdziło. Upłynniło ruch? Tak, bardzo się sprawdziło i nie spodziewałem się, że aż tak się sprawdzi, naprawdę, bo tak jak słyszałem, to podobno sygnalizacja świetna włączona, to z reguły spowalnia ruch, a nie usprawnia go. Natomiast tutaj rzeczywiście udało się, bo ruch jest płynny, bardzo zadowoleni są mieszkańcy zarówno Dąbrówki, jak i Biegonic, bo wreszcie w niedzielę można sobie swobodnie przejechać przez ulicę Węgierską. I to rozwiązanie zostanie. I to rozwiązanie jak na razie zostaje. My cały czas to obserwujemy, bo oczywiście zawsze było tak, że jak była ładna pogoda, to ten ruch był większy, jak była brzydka, to siłą rzeczy mniej samochodów jeździło, ale zarówno przy ładnej, jak i przy brzydkiej pogodzie ten ruch jest płynny i też jest, myślę, bezpieczniej dla pieszych, bo jest to światło jednak czerwone, zielone na tych pasach, więc ten ruch już wreszcie jest taki, jak powinien być. Kiedy panie przewodniczący, będzie w Prawie i Sprawiedliwości?
No ja jestem w klubie radnych Prawa i Sprawiedliwości i no myślę, że to już siłą rzeczy wskazuje, że utożsamiam się z tym ugrupowaniem, tak? Natomiast jeżeli... To jest jasne, natomiast o konkretach mówimy. Kiedy już zasili pan swoją osobą szeregi partii? Poza tym utożsamianiem się. Poza tym utożsamianiem. No ja powiem tak, nie wiem, ja już jasną swoją deklarację złożyłem, jeżeli chodzi o kwestie popierania zarówno czy prezydenta, czy tutaj działań partyjnych. Natomiast jeżeli będę miał już taką jasną jak gdyby, deklarację, czy potwierdzenie, że jestem, to na pewno państwo zostaniecie o tym poinformowani. A kiedy takie potwierdzenie? A tego to nie wiem. Napłynąć? A tego to nie wiem. Jak napłynie, to poinformuję. Absolutnie pan tego nie wie, czy pan po prostu nie chce mnie sprawdzić? Nie, absolutnie nie. Znaczy, nie mam potwierdzenia, więc jak będę miał potwierdzenie, to na pewno państwo o tym poinformuję. Dobrze, i dowiemy się pierwsi, też tak? No, pani redaktor zawsze o wszystkim się dowiaduje pierwsza, więc na pewno się pani dowie. Dobrze, to przejdźmy teraz do tego sportu i do tych fantastycznych wydarzeń, które będą się działy w najbliższy weekend. Mówimy oczywiście o biegu Świętego Rocha. Cudowna, fantastyczna inicjatywa. Zresztą my jako Radio RDN Nowy Sącz tutaj współorganizujemy i bardzo mocno wspieramy ten bieg już po raz kolejny i któryś rok z rzędu. Dla kogo w tym roku zbieramy i czy można się jeszcze zapisywać? Bo to są te najważniejsze sprawy. Zbieramy w tym roku dla Amerki Czarneckiej, 10-letniej dziewczynki, która jest chora na ostrą białaczkę. I bardzo potrzebuje naszej bardzo pomocy. Potrzebuje naszej pomocy. Także po raz kolejny Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Dąbrówka, jak i Zarząd Osiedla organizuje Bieg Świętego Rocha wspólnie z parafią, z mieszkańcami, z Radiem RDN i wieloma innymi organizacjami po to, żeby tej Amelce właśnie pomóc. Wpisowe w całości będzie z biegów przekazane na leczenie Amelki. Również będzie licytacja różnych ciekawych przedmiotów, koszulek piłkarskich i tak dalej. Także będzie można naprawdę zlicytować bardzo ciekawe przedmioty i pieniądze tej licytacji również przejdą zostaną przekazane na leczenie Amelki. Cieszę się bardzo, że imprezę poprowadzi chyba jeden z najlepszych speakerów w Polsce, czyli znany wszystkim Francesco, który potrafi zorganizować wspaniałą imprezę i zmobilizować publiczność, jak i ludzi do działania. Także liczę na naprawdę dobrą frekwencję i że Amelce uda się pomóc i wszyscy będziemy się jej zdrowiem cieszyć. Także mocno trzymam kciuki za to, aby ta impreza się powiodła. Wszystkich zachęcam, aby o 8 rano zjawili się w przepięknym kościele Świętego Rocha zabytkowym na osiedlu Dąbrówka. Tam będziemy modlić się podczas mszy świętej za zdrowie właśnie, czy o zdrowie Amelki. Ksiądz proboszcz się nie obrazi, jak cała brygada przyjdzie w sportowych koszulkach. Nie obrazi się ksiądz proboszcz. Ksiądz proboszcz wszystkich również serdecznie zaprasza na tą mszę świętą. Jak wielokrotnie powtarza, u Świętego Rocha wiara i radocha. Także wszystkich zapraszamy. Od 9 jest rejestracja do biegów i 9:15 startujemy. Jeszcze się można zapisywać. Można się zapisywać i o godzinie 11 ruszamy z festynem i otwieramy uroczyście Plac Zabaw. I przy okazji tego festynu oczywiście nie zabraknie świetnej muzyki, dobrego jedzenia, wyjątkowego towarzystwa. Dokładnie tak. Każdy kto nie przeżył, ten powinien... Każdy znajdzie coś dla siebie. W tym roku znaleźć się tam po raz pierwszy. My przeżywamy po raz kolejny, więc ja ze swojej strony mogę zagwarantować, że tam naprawdę przy tej okazji, poza tą niesioną pomocą, to naprawdę świetnie się można bawić. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Kądziałka, moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo, panie Dziękuję przewodniczący. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia. Do kolejnej rozmowy, do kolejnego spotkania. Pozdrawiam. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.